Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jakub i dzisiaj w sumie czekają nas dwie ciekawe rzeczy. Tak więc po pierwsze, będzie to pierwszy raz, kiedy będę robił zdjęcia moim dużym aparatem, który niedawno kupiłem, mogliście to widzieć w tym filmie. Po drugie, rozpoczynam swój nowy projekt, czyli w sumie pierwszy taki poważny projekt, który będę robił i którego będę się starał trzymać. Jak to wyjdzie, to dopiero zobaczymy. Oczywiście padło na fomę, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, więc będą to zdjęcia w formacie 8x10 na fomie. I w tym przedsięwzięciu będzie nam towarzyszyć oczywiście jedyne szkło, które posiadam na ten aparat i jest to Schneider Zinar F45 36 cm, czyli 360 mm. Jeżeli chodzi o porównanie do pełnej klatki, to wychodziło, że to jest troszeczkę dłuższe niż 50 mm, powiedziałbym, że około 60 mm. Jest to szkło, które się generalnie składa z czterech soczewek w trzech grupach, przez co daje ono taki bardzo, bardzo miękki look, bardzo bym powiedział dreamy, magiczny look, który strasznie do tego projektu będzie mi pasował. A finalne odbitki do tego projektu powstaną metodą cyjanotypii. Tak jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, to tworzy taki właśnie look, który jest strasznie dreamy, czyli ten taki magiczny, nie do końca ostry, troszeczkę jak rysunek i myślę, że to akurat będzie bardzo pasowało. Tak więc jak sami widzicie, jest to projekt, który jest wręcz stworzony pod materiały, które posiadam i nie ma w tym zupełnie nic złego. Tak dosłownie powinny działać projekty, zamiast sobie wymyślać projekt, który chcecie zrobić, na który potrzebujecie tego, tego, tamtego i owego i was na to nie stać, to gdzieś będzie, że o, kiedyś jak będę miał to zrobię, to faktycznie dobrze sobie wymyślić coś, co działa i pracować z tym, co po prostu macie. No, ale nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Jak pewnie się domyślacie, nie mam teraz za bardzo ochoty gadać do kamery, ale tak jak widzicie z tyłu i tak jak widzieliście tu z przodu, naprawiam ją. Nie jest aż tak tragicznie, ale wiecie, albo i nie. Ale jeżeli coś takiego wam się kiedykolwiek przydarzyło, to jestem przekonany, że wiecie, jakie to jest uczucie. Nie jest to nic fajnego. Tak więc obecnie naprawiam to. Na szczęście zrobiłem dwa zdjęcia. Jedno na pewno prześwietliłem, bo zapomniałem domknąć przysłony w emocjach i stresie, ale jedno myślę, że będzie bardzo dobre pomimo tego wszystkiego i że ono wyjdzie dość ciekawie, ale to się dopiero okaże, jak zacznę je wywoływać, ale przez to, że tutaj, tak jak widzicie, mam burdel i wszystko tutaj jest poukładane, to nie mam po prostu jeszcze miejsca, żeby je wywołać. Tak więc naprawy, jutro pewnie wywołam te zdjęcia i zobaczę, co tam wyszło. Naprawiamy, jak nówka.
Wszystko prosto, łoprzód był powyginany, drewno pękło w paru miejscach, trzeba było to pokleić, poprostować. Miech chyba jest cały, jeszcze nie testowałem, jakby co będę to zaklejał taśmą. No, na dzisiaj to chyba tyle, ale aparat żyje, więc to jest najważniejsze. Tak więc dzień numer 2. Jak widzicie, aparat działa, jest sprawny. Zdążyłem już zrobić pierwsze zdjęcie. No i właśnie do tej pory niewiele powiedziałem w ogóle o tych zdjęciach i o tym wszystkim. Musicie mi wybaczyć, ale to z tego powodu, że ten aparat umarł. Upadł. No, umarł też w sumie. I generalnie nie miałem takiej weny, żeby o tym wszystkim opowiadać. Wiadomo, to było dość stresujące przeżycie. Tam pękło drewno w paru miejscach, tak jak wcześniej mówiłem. Udało mi się to na szczęście naprawić i jestem tu z powrotem. Nie zabiło to mojego ducha na szczęście, więc jest następny dzień. Dlaczego najpierw zrobiłem zdjęcie, zanim zacząłem rozmawiać? Głównie dlatego, że słońce jest na zewnątrz ciągle i trochę je gonię. To znaczy, jestem tutaj wcześniej, mam jeszcze ze 2 godziny słońca, ale wolę najpierw zrobić zdjęcie i mieć pewność, że wszystko jest okej, niż pogadać, fajnie spędzić czas, nakręcić, po czym zabrać się do zdjęcia i się okazuje, że nie ma zdjęcia, bo nie ma po prostu światła takiego, jakbym chciał. No ale właśnie, mówię tutaj o projekcie, a tak naprawdę czym jest ten projekt? I możecie zauważyć, że bardzo dużą częścią tego projektu jest to lustro, które tam mam z tyłu i które stoi w lesie. I na razie nazwa robocza tego projektu to jest Po drugiej stronie. Tutaj wiadomo skojarzenie jakieś z Alicją pewnie i tego typu rzeczami. Dlatego lustro do tego pasuje i w ogóle las. Tak mi się to strasznie skojarzyło, aczkolwiek myślę, że to jeszcze jest tytuł roboczy. Może go zmienię z czasem. Jest lustro, jest las i generalnie te zdjęcia wszystkie będą miały podobną tematykę, jeżeli o to chodzi, w różnych ciekawych ustawieniach i z wykorzystaniem tego odbicia lustra w lesie. Co wydaje mi się samo w sobie dość magiczne i dość niesamowite, jako takie okno na świat troszeczkę inny i troszeczkę spojrzenie z zewnątrz, jak to wygląda, jakie tu jest inne życie. Może to też jest tam moje jakieś personalne doświadczenia przemawiają po wyjeździe z miasta, tutaj przeprowadzce na farmie i lasu i generalnie chłonięcia tego całego życia w troszeczkę innym stylu, więc myślę, że to na pewno też ma znaczenie. I te zdjęcia, tak jak już mówiłem wcześniej, są realizowane w lesie i strasznie mi zależy na tym ostrym słońcu, żeby, tak jak tutaj widzicie gdzieś na dole, no, jak tą ręką ruszyć, żeby to tam było. Chwila, tu, o i tam. Są ostre cienie, więc to na tym mi bardzo zależy. I szczerze mówiąc, strasznie się bałem ostrego światła, bo jak widzicie na moim aparacie, albo może i nie, ale tutaj was obrócę do niego, to cudo nie ma migawki, bo migawki na tak wielkie aparaty i na tak wielkie szkła są po prostu strasznie ciężko dostępne, albo ich najzwyczajniej w świecie nie ma, bo to szkło nie wchodzi do żadnej normalnej migawki mechanicznej, które dzisiaj istnieją. Tu się da generalnie tylko tak zwane
Packard Shutter, z tego co pamiętam. To są te migawki, które są na bulb, czyli stąd macie nazwę na swoich aparatach B, czyli bulb mode, że jak przytrzymujecie, to migawka jest otwarta, jak puszczacie, to się zamyka, bo tam była taka gruszka i tą gruszkę trzeba było ścisnąć, ona wtłaczała powietrze, to powietrze pod ciśnieniem otwierało migawkę i tak długo jak się to trzymało, tak długo ona była otwarta i jak się puściło, to była zamknięta. Więc taka mała ciekawostka. W każdym razie brak migawki oznacza mniej więcej tyle, że moje ekspozycje mogą być na co najmniej 2 sekundy. Sekunda to jest trochę krótko, żeby to przesunąć, żeby to poprawnie zmierzyć. 2 sekundy jestem w stanie, myślę, dość celnie odmierzyć. No i wszystko ponad 2 sekundy to w ogóle nie ma większego problemu, bo to się bierze stoper, otwiera się i robi się zdjęcie. Dlatego też wszystkie te zdjęcia są raczej na domkniętej przysłonie, ale dzięki temu, że jestem w lesie, tutaj nigdy nie ma tak ostrego światła. Przynajmniej w Szkocji tutaj to słońce jest raczej nisko. Ono nigdy nie wschodzi na faktycznie nad głowami, ono nigdy nie jest aż takie ostre, co po prostu współgra z tą fotografią, którą tutaj uprawiam. Tutaj możecie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda, tak jak ja to widzę. Oczywiście nie da się tutaj przekazać tego efektu 3D, który się ma, patrząc na tak ogromną matówkę, że widać przód, tył, to wszystko się wydaje trójwymiarowe, to jest niesamowite. Mam nadzieję, że mniej więcej daje wam to ideę, jak to wygląda. Oczywiście wcześniej światło się układało troszkę inaczej i to drzewo dla was po lewej, ale na zdjęciu po prawej było troszeczkę bardziej oświetlone. No i oczywiście też liczę na to, że ta cała fantazyjna oprawa i ta cała magia tego typu zdjęcia się bardzo dobrze przetłumaczy na cyjanotypię, która też jest taka niedokładna, troszeczkę skrywa rzeczy, no i tak jak już wcześniej mówiłem, ma ten dreamy look, nie wiem jak to inaczej nazwać, magiczny, coś takiego, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo dobrze wpasowane. Więc teraz po prostu czekamy na troszeczkę lepsze światło i widzę, że już mi miga bateria w aparacie, bo zapomniałem jej naładować po ostatnim czasie, to znowu jestem strasznie postresowany, to znaczy byłem wtedy, więc to wszystko w stresie powstało. Dzisiaj już jest na pewno dużo, dużo spokojniej, co mam nadzieję widzicie. W każdym razie właśnie fotografia wielkoformatowa i to ultra duży format i to wszystko to jest generalnie zawsze kwestia czekania i cierpliwości, rozłożenia się, czekania na poprawne światło, bycia zawsze na miejscu troszeczkę przed czasem, żeby nie gonić światła, tylko na nie oczekiwać i robić zdjęcie dopiero wtedy, kiedy światło się przesunie dokładnie tam, gdzie powinno być. Więc domyślam się, że ja tu spędzę jeszcze następne jakieś 2, może 3 godziny. No i do tego czasu nie wiem, czy bateria wytrzyma, więc jakby to urwało, to wiecie dlaczego. A jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak można usprawnić swój wielki format, to to, czyli poziomica, to się Spirit Level nazywa, albo Bubble Level tutaj w UK, wydaje mi się, że to jest poziomica. To jest najlepszy zakup i najlepsza inwestycja do fotografii wielkoformatowej, jaką sobie wyobrażacie. Kosztuje zaledwie 2 funty, a pomaga niemiłosiernie. Bo dzięki temu na kompozycji jesteście w stanie mieć po prostu proste linie, które bardzo dobrze wyglądają. Jak zresztą sami widzicie, ten aparat jest dość wykrzywiony, żeby był równo pionowo, żeby drzewa nie miały, żeby się nie schodziły do góry. Bo generalnie perspektywa działa tak, że jak robimy zdjęcie do góry, to to wszystko się schodzi w ten sposób, w taki trójkąt do góry. No bo tak działa perspektywa, jak się popatrzycie gdziekolwiek do góry sami, to to się po prostu schodzi. Więc trzeba ją wyrównać, dlatego ten aparat jest tak powyginany w ten, a nie inny sposób, że te drzewa były po prostu prosto. I to jest tak duża zaleta wielkiego formatu, o której zawsze powtarzam i tak bardzo chwalę, więc no, trzeba z tego korzystać. No i poziomica zdecydowanie w tym pomaga, no bo to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić, zapomnieć o równym horyzoncie i potem wywołujecie zdjęcie, macie to zdjęcie i nagle horyzont jest krzywy. Ja wiem, że to można kropować, jeżeli robicie skany, ale tracicie trochę zdjęcia, jeżeli to docinacie. Więc lepiej to ustawić już w aparacie. Więc pierwsze zdjęcie zrobiłem na F16, drugie zdjęcie planuję zrobić na F22. I znowu jest to pytanie, znaczy, bo chcę mieć wszystko ostro, to jest powód, no ale pytanie jest, po co tachać tak wielkie szło, które ma przysłonę w maksymalnym otwarciu 4-5, skoro i tak robię zdjęcia na F16, F22, można by mieć dużo lżejsze szkło. I generalnie jest taka zasada, o której mało kto myśli, o której mało kto mówi, że im macie większe szkło, tym więcej widać, po prostu dużo łatwiej się fokusuje, bo macie dużo jaśniejszy ekran. I to się odnosi do... Kończąc moją myśl, jaśniejsze szkło to jaśniejsza matówka, przez co dokładniejszy fokus, a przynajmniej łatwiejszy do uzyskania. Tam już widzicie, mam rozstawione kuwety i będę zaraz wywoływał 2 zdjęcia, które zrobiłem. Oczywiście FOMA jest filmem panchromatycznym, co oznacza mniej więcej tyle, że nie może być wywoływana przy czerwonym świetle, tylko musi być wywoływana w absolutnej ciemności, więc czeka mnie jakieś 30 minut wywoływania w absolutnej ciemności.
więc z oczywistych względów tego nie zobaczycie. Więc właśnie skończyłem wywoływać te negatywy i powiem wam, że to jest najładniejszy negatyw, jaki w życiu widziałem. Po prostu czernie są śliczne, wszystko jest ostre, perfekcyjne, dokładnie takie, jakie chciałem. Jest naprawdę cudowny, dobrze doświetlony, fajnie wywołany. No i tutaj mam niestety drugi negatyw, który jest lekko niedoświetlony, co pewnie widzicie na kamerze. Więc tutaj nietrafiona ekspozycja. Więc tak jak też widzicie, są dwie różne kompozycje, dlatego w sumie zrezygnowałem. Stwierdziłem, że ufam temu pierwszemu zdjęciu, że światło już nie będzie tak dobre i zdecydowałem się na drugą kompozycję, która też mi się sama w sobie bardzo podoba, ale no niestety nie wyszła, jeżeli chodzi o ekspozycję. Niemniej jednak ten print jest śliczny. Znaczy ten negatyw, print to dopiero będzie. Jakbyście byli ciekawi, to obydwa te negatywy wywołałem w Acurolu N, jak to zazwyczaj mam w zwyczaju. Aczkolwiek porobiłem trochę testów samemu i generalnie wywołuje to 1 do 70 zamiast 1 do 50, jak zaleca producent, czyli spór. I wywołuje to przez całe 15 minut, co jest strasznie długo. Generalnie jest to ten overdevelopment i ten, można by powiedzieć, push processing. Aczkolwiek to raczej chodzi o kontrast, bo dzięki temu, że cienie są bardzo ciemne, tudzież jasne na negatywie, a światła są bardzo ciemne na negatywie, tudzież jasne potem na odbitkach. Chodzi o to, że to dużo lepiej wygląda na cyjanotypii i dużo lepiej to wygląda potem na innych procesach alternatywnych, które bardzo możliwe, że razem z tymi negatywami jeszcze będę robił, więc chcę sobie pozostawić po prostu te furtki otwarte. To może tracić troszeczkę tonów i może nie być aż tak bogate, ale jest po prostu bardziej kontrastowe i bardziej praktyczne. Więc tak to wywołałem, jakby was to ciekawiło, jakbyście chcieli powtórzyć te eksperymenty. Mam tylko problem ze skanem tego filmu, bo to jest płytka, na której robię skany i to jest format 8x10 i jak widzicie, on trochę wystaje, przez co nie jestem w stanie go w pełni zeskanować, więc będę sobie musiał kupić nowy lightbox kiedyś, ale to już wieczne wydatki. Znaczy może tak, to nie jest tak, że to drugie zdjęcie jest niedoświetlone. Ono jest perfekcyjnie doświetlone na skan, aczkolwiek jest niedoświetlone na moje potrzeby, jak chcę z tego robić odbitki technikami alternatywnymi. Tak więc następny dzień zleciał, trzeba poczekać aż to wyschnie, no i jutro będziemy się bawić dalej. Thank you.
A oto i gotowy produkt. Tak więc udało mi się zrobić 5 tych odbitek, z których jestem zadowolony. I jedną zostawię sobie, jedną wyślę do domu rodzinnego i zostały mi jeszcze 3. Więc jeżeli chcielibyście zostać właścicielami tej odbitki, jednej z nich, to dajcie mi znać na Instagramie. Myślę, że wystawię je na sprzedaż za, powiedzmy, 40 euro od sztuki. Oczywiście nie muszę wspominać, że one są ręcznie robione od samej fotografii i negatywu wyjścia do lasu poprzez robienie odbitki, aż do tak naprawdę samych paspartu, które ręcznie wycinam. Wszystko na koniec dnia jest pokryte pszczelim woskiem z domieszką olejku lawendowego, żeby dodać temu troszeczkę protekcji, żeby one nie pływiały z czasem i były archiwizowalne poprawnie. Wnętrza są rozmiaru 8x10, samo zdjęcie. No, takim formatem było robione i to stykówki. Z zewnątrz macie rozmiar A3, który wejdzie do większości ramek. No, to jest popularny format. Oczywiście też nie muszę wspominać, że kupując moją pracę wspieracie mnie, wspieracie moją twórczość, jak i ten kanał. Dzięki czemu stać mnie na materiały, dzięki czemu jestem w stanie to rozwijać i tworzyć dla Was dalej filmy, takie jak ten, żeście mogli je oglądać. Więc dzięki wielkie za wsparcie i tych, co są zainteresowani, proszę o kontakt na Instagramie. Tam na dole się znajdzie mój profil na Instagramie, a z całą resztą widzę się już następny czwartek przy następnym odcinku. Na razie.